Siema, siema, jestem Riot GP, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną Krzysiek, siemano. Siemano. Oraz widzę nasze siemaneczko wszystkim, którzy tutaj się zgromadzili. Słuchajcie, dzisiaj akcja żniwa, nasze pierwsze na odcinku, ale drugie już ogólnie, bo żeśmy robili sobie żniwa jęczmienne, więc was trochę to minęło, ale to dlatego, żebyście po prostu nie mieli wszystkich pól po kolei do koszenia. Dzisiaj lecimy z rzepakiem i pszenicą oraz pokażę wam nowy nabytek. Przepraszam serdecznie, ale mi skrzyżyłem dopiero obie te dni. Bo to będzie w robotę, lecimy. Gram się na kierownicy, więc może czasami być tak, że robię tak, oczywiście, bo kierownica jest, wiecie jak to jest z kierownicą, mega niewygodna, muszę coś z tym zrobić po prostu, ale mi się nie chce za bardzo, więc zobaczymy. Mam przygotowane zestawy, Dojczyk i New Holland, więc skrzyżyłem w sumie to już jedź, nie? Jak coś na poletko. Bo ty się masz tak sporo roboty, więc ja tam do ciebie za chwilę dojadę, nie? Więc... Spoko. A którego ty bierzesz? Ja biorę żółtego dzisiaj. A, okej. Okay. New Holland biorę. A ty wiesz, Deutsche Fahrer i jedź. Bo ja jeszcze widzę, muszę pokazać nowy nabytek. Słuchajcie, bliska. W końcu praska. Doczekali mi się i jest i ona. New Holland. Kostkująca. Tu mam akurat fajny wybór, bo to jest taka tam rozszerzona. Jest ona używana, ale w bardzo dobrym stanie, jak widzicie, więc naprawdę się mega ona opłacało. Za tą praskę żeśmy sprzedali ją za jakieś 18 tysięcy. Czy nie, mniej chyba, 12 tysięcy tam to sprzedaliśmy, a tą kupiliśmy za niecałe 20, więc po prostu okazja życia, kto by nie wziął. No i ona oczywiście może robić 180, 220 i 240, także super sprawa. Minus taki, ale w sumie to nawet uznał na plus, że trzeba do niej sznurki, więc mam sznurki tutaj kupione. Są akurat od Masaya, ale są kompatybilne z tym. No jeszcze mam siatkę do kulek, ale w sumie okazało się, że nie te kupiłem po prostu co trzeba, nie? Bo w modyfikacji było co innego, ale dobra, mniejsza. Więc mamy tutaj berki, to dzisiaj będziemy też ładować. Oraz zmiana nadeszła na z naszymi maszynami, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy nowy header. I to nie jest tylko zmiana naklejki tutaj, ale również całkowicie nowy header. Dlaczego? Tamten był 6,1 metra. Okazało się, że na promocji używany header taki był za 15 tysięcy chyba? Jakoś tak? A tamte za 22 tysiące żeśmy sprzedali. Więc w sumie 7 tysięcy na plusie, a jeszcze przypomnę, że ten header nie ma 6,1 metra, a 7,5. Także... No myślę, że grubo New Holland na pewno sobie tutaj będzie fajnie radził dzisiaj. Także jak widzicie, totalnie nowa sprawa z tym, bo mamy tu już lepsze te złączki, jest inny WOM w ogóle. No i... ten jakby tutaj motowidło to też w nowym stylu już, nie? Więc jest to fajna maszynka, która pewnie będzie działać trochę lepiej, miejmy taką nadzieję. Więc dziś oczywiście pojeździmy sobie tym New Hollandem. Tym New Hollandem i tym New Hollandem, ale najpierw do tego New Hollandem sobie siedziemy, nie? Ogólnie, tak powiem szczerze, ludziska, obawiam się, że po trochu nam się robi coś takiego, że idziemy strasznie w jedną markę po prostu, nie? Bo... jeszcze nie zdradzę, co będzie kolejnego, ale planuję zakup kolejnych maszynek z jednej marki. To będą trzy takie, nie? Więc bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości właśnie będziemy szli w tylko, jak mówię, kilka takich, takich marek, nie? Okej, okay, da się to tankować? Mogę to sobie... ten? Aha, dobra, czekajcie. O, nie? Dobra, bo trzeba ludzka tankować jakby tak ręcznie, więc nie się tam tutaj tankuje. Sorry, tak te mikrofony będę latał dzisiaj, ale to jest po prostu porąbane, że nie mogę tego ustawić dobrze, bo raz się nachylam tak, raz się nachylam tak i wiecie jak to jest, nie? Więc no niestety i działa tak działa. Krzyku, co tam u ciebie w ogóle opowiadaj? W sensie? Co? No, nie wiem, no bo ogólnie tak, Krzysiek wrócił do streamowania, już tak jest dzisiaj 26 października, jak wrócił. No i dzisiaj jest, wiecie, pan streamer i teraz już nie będzie gadał z nami, bo gada z widzami, nie? Nie, no co ty, głupoty opowiadasz. A, no chyba, że tak jest, to może i masz rację. Ja sobie właśnie nadal cię Krzychu ze samym podstawić, nie? Czemu, spoko. Baba na rowerze to poważna sprawa. Tu będziesz miał mało miejsca, to co tam na tym nieużytku za parku, nie? Takiego razem sobie zrobił. Dobra. Jakby co. Dzięki za info. No, chciałem coś nie spięte, albo mi się wydaje. No mniejsza. Jedziemy sobie tym New Hollandem, postawić Krzyszkowi oczywiście zestaw cały. I tam póki się tankuje New Holland, to wiecie, to nie się tankuje, ja tam zaraz dojadę tutaj. Jeśli dziś pewnie będę tutaj to prasować to poletko, więc dzisiaj bardzo możliwe, że takie to odcinek troszeczkę dłuższy będzie. Ale to oczywiście z racji tego, że sporo się
dziać będzie, nie? Więc wiecie, jakieś tam zrobimy sobie dzisiaj prasowanko oraz koszenie i pewnie po prostu kolejny raz to pominiemy sobie, nie? Więc myślę, że rozumiecie. Sorry, dzisiaj ogólnie mi tak strasznie Tobi skacze, ale to dlatego, że jestem za daleko od niego i muszę sobie poprawić coś tutaj. O, tu sobie zejdziemy. Muszę sobie poprawić troszeczkę ustawienia monitorów, więc już niebawem będzie, myślę, ten pewno trochę lepiej niż teraz, bo póki co to trochę słabiutko z tym. Także, no, to jest oczywiście mój cel na jutrzejszy dzień, żeby to poprawić. Okej. Okay. Niechaj tak będzie. Okej, mój New Holland jest. Okej, już się prawie zaznakowałem. A to sobie odjadę. Chyba tutaj mogę odjechać już spokojnie. No, większy zestaw, więc dłuższy też trochę. Chociaż nie, wózek akurat jest chyba podanej długości. Nie, właśnie wózek to jest ten sam. Sorry. Wózek ten sam, ale header jest trochę szerszy, więc troszeczkę jest ta różnica. I dobra, wyjeżdżam sobie. Wiesz co, Krzychu, to chyba myślę o tym, że jednak to wiatę postawimy tu na początku, myślałem o nie, nie? Ale wiatę na tym, na podwórku, tak? Tak, tam pod silosem będzie normalnie wiata i pod wiatą będzie rura od żmijki, nie? Że jak ktoś się będzie, no, można sobie po prostu wsypać pod wiatą, nie? Że tak powiem. Spoko. Więc silos tak zostanie, bo mieliśmy blisko pomysł, żeby trochę ten silos z gospodarki usunąć, ale z drugiej strony to jest darmowy silos, który mamy, więc nie ma sensu chyba z niego rezygnować, nie? I on sobie zostanie z nami na jakiś jeszcze czas pewnie. New Auckland, tak od tych serków, no. Więc, no, dzisiaj tak trochę odcinek spontaniczny. Aha. Spontaniczny, może tak bardziej nie spontaniczny, tylko nie rozplanowany. Znaczy, inaczej, plan jest konkretny na ten dzisiejszy dzień, ale dużo do roboty, więc tak nie śpieszę się za bardzo, tylko po prostu sobie, wiecie, jeździmy, ogarniamy tu tematy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Wiesz co, inny jest używany. Jest używany ten silos. My tam do niego wsypujemy z naszej tandemki, nie? Tam był zwykle jęczmień sypany, ale że teraz mamy tam pusto, no bo jęczmień cały od razu żeśmy wykosili, poszedł sobie w mąkę, bo teraz robimy mąkę z niego. A przyliczka tam zostaje nam. Tu jest jakiś dramat. To rura tak wystaje? Czy. A, ta drabinka tak wystaje mocno. Dobra. No, a bo tam stoi, znowu ten daleki w nieużytku tam, okej, okay. W sumie no, spoko, no. No, więc wiecie, mamy w sumie wolny silos, a i tak niedługo trzeba będzie Michałka dostawić zapewne, więc troszkę się będzie działo, chociaż wiesz co, Krzychu, myślę, że sobie Michała może postawimy dopiero w kolejnym sezonie, bo wydaje mi się, że teraz chyba troszkę nie będzie miało to sensu, bo mam i tak dużo wydatków, a kolejny silos niby nie jest drogi, tam kilkadziesiąt tysięcy, a zawsze tam jakaś, wiesz. No to, no to. Zawsze coś tam może zostać dla nas, nie? Okej, okay, jakoś tu się. Tak sobie cofniemy. Okej. Okay. Szybko odczepka. Już ten Krzyśka jadę supportować go. Ósmy to odcinka, ja dopiero wjeżdżam w pole, można powiedzieć. No, a ja zrobiłem na kółko, mam 76%, nie? No to spoko, co kółko się wysypujesz, nie? No, no, no. No i fajnie. Dobra. Oj, tu chyba muszę trochę się poprawić. No, więc takie fajne poletko ogólnie mamy, to jest pierwsze, ostatnie zimę Highland Pole tak naprawdę, bo po tym planujemy tam zrobić łąkę, bo nam bardzo mocno niedługo będzie, aha, dobra, będzie brakować miejsca, znaczy miejsca, będzie nam brakować trawy, bo teraz mam jeszcze owce już w ogóle, więc teraz, no, planujemy zrobić jakiś konkretny zapas, wszystkie chyba teraz, o, muszę podłączyć sobie, o, dobra, wszystkie teraz, siły jakie mamy będziemy ładować w siano po prostu, no ale też trzeba trochę rzeczy dokupić, no bo wiecie jak to z tym sianem jest, nie? Nic tam nie jedzie, Krzychu? Matko jedyno. Co ty mówisz? A. Tak patrzę, to jeszcze jest... jeden biały, o jeszcze dwóch, o jeszcze trzech, oj. No mnie porąbie, dobra, trudno. Po dachu. O jeszcze jeden. Wiesz co jest najgorsze na tym ruchu ulicznym? Że one jak poromane jeżdżą, wiesz, procesją, nie? Nie pojedzie ci dwóch czy trzech, tylko jadzie ich od razu 20, nie? Dobra. O, i działa, wszystko sobie fajnie. Dobra, więc już tu do Krzyśka wjeżdżam, jak mówię, i działamy sobie z koszeniem. Mówisz, że spoko sypie. Ej, kurde, wiem czemu tak sypie, bo to jest najlepsza klasa gleby, Krzychu, nie? No tak. To dlatego tak sypie, nie? To się nie dziwię, że tak ten, że tak, taki opór tu jest. Zobaczcie blisko, jak to leci, nie? No i nie ma co ukrywać, 7,5 metra teraz. Jest to sporo roboty, znaczy jest to spora maszynka. Zobaczcie, w ogóle my 6 na godzinkę tylko jedziemy pod tą górkę, nie? Więc tu jest nieźle. Więc no, no to jak co, ale fajnie w końcu mieć taki trochę szerszy header.
7,5 metra, nie ukrywajmy, dużo, bardzo dużo. Ja też trochę tak myślałem, czy nie jest za duży przeskok może na nasze hektarki, ale jak pomyślę sobie, że za chwilę ja tak i tak dokupujemy kolejne hektary, to nawet spoko, nie? Więc niechaj będzie nawet tak. Póki co tam ten Deutsch Fahrer się sobie zostanie z nami na jakiś czas na pewno, bo może tam gdzieś w przyszłości wymienimy go na jakiś inny kombajn, żeby dalej mieć te dwa kombajny. Ale tu jeszcze długa droga do tego jest, więc o to się tam raczej nie powinniście też zamartwiać, nie? Jak ktoś to krzyczał, tak mówiłem, nie? Skończymy sobie te kości, to pole, ja wjadę od razu, zabiorę Deutscha i ty z tym szerszym headerem pokosisz na pokos, spoko. Nie? Tak, spoko. No, więc chyba jeszcze, że mi oprócz tam szczepy wtedy, nie? A to tyle będzie, myślisz? No chyba ta. Bo ja tam postawię dwie szczepy, nie? Więc myślałem, że powinno wystarczyć chyba. Ty pytanie w ogóle no zrobię teraz przejazd dookoła. To już się nawet jedna odpada, nie? Wtedy. Ale no tak, no to zostawię. No to ja normalnie zjadę, przecież zestawam, nie? No, okej. Okay. No ten, no sprzedaż, znaczy na sprzedaż, na silos, nie? Także, o, Krzysiek Langiansko leci. Ile ty jedziesz na godzinkę? Jadyszkę jadę. A, to ja tak samo, no okej. Okay. Gdzie kogucik dla oporu? Kogucik to jest tylko wtedy, jak masz kredyt na ten sprzęt, gdy używasz koguta, nie? Jak już spłaciłeś kredyt, to wtedy jedziesz bez koguta, nie? Prosta zasada, gościu. Ale co, na polu ten? Czy jak? Nie no, bo zawsze tak się przyjęło, nie? Takie memują z ludzi, którzy mają kogutów, że to są ludzie kredyciarze, którzy kupili maszynę na kredyt, nie? No. I jak ma koguta, to znaczy ma kredyt na niego, nie? Aha. Wiesz, a jak ktoś ma wyromane, po prostu jedzie, bo jedzie, no to koguta nie włącza, nie? Więc tak ten. Tak trochę się śmiesznie. Może zmienię sobie na kradyjko. O, może być to. Dobra. Zaraz to położymy. Krzyż, to zobacz jak to leci. No leci. Jeśli tak we dwóch się wyrąbujemy, to już w ogóle zobaczymy, że ja dopiero tylko dołączyłem co? Do Krzycha, a już elegancko. No bo ty masz tam header ileż? Chyba 6 metrów masz, nie? Nie wiem. No muszę coś koło tego. I wiem, że mieliśmy bardzo podobną szerokość. Ewentualnie może lekko miałem o pół metra może? Nie, ty masz może od 5,5 do 6 metrów masz header, nie? Tak mi się może wydaje. Może ta. Ja nie mam kredytu, a kogo to używam? To nie wiem jak to działa. No to jest taki mem właśnie. Trzeba brać na wyrost, a nie tak do siebie, nie? No, więc wiesz. Zresztą ja muszę włączyć sobie koguty realistyczne, bo nie wiem czemu, ale mam wyłączone. Więc halo, nie? Trochę słabo. I trzeba będzie to poprawić sobie. Ty właśnie miałem mówić, że w sumie mam teraz dalej taki sam mały zbiornik, wcześniej jeszcze mały. Zbiornik został w miejscu, ale mam teraz header szerszy. I bałem się, że nie zrobię kółka, ale w sumie przecież ty odkosiłeś więcej trochę, bo miałeś to po zewnętrznej. No. A teraz jadę i mam w sumie 60%, ale i tak muszę się wysypać, nie? No tak. Jeszcze minus taki, że ten kombajn faktycznie sypie gdzieś tam w miarę realistycznie i to wysypowanie drugu u niego trwa. Więc pytanie, czy mi bindzik działa? A, oczywiście, że nie działa. Bo zmieniłem sobie. Muszę teraz się przełączyć, tak. No dobra, niech będzie w ten sposób nawet. Okej. Okay. Ty już się spałeś dwa razy, nie? Tak. No, po każdym okrążeniu, nie? Się sypię. Mm-hmm. Dobra. No okej. Okay. No trochę mi tutaj zajdzie, żeby to się wysypać całe, ale... trochę tego rzepaku będzie jednak, nie? Fajnie. Ja w ogóle bardzo lubię takie klimaty ludziska takich maszynek jak teraz mamy, takich lekutko średnich, ale już chodzące w nowsze, jeszcze takie większe. Już się nie mogę zaczekać, kiedy będziemy mieli taki wielki bydlak, nie? Po prostu, bo to jest naprawdę łoporowo. Jeszcze ogólnie w tym sezonie mam w planach kopać buraki taką malutką maszynką, żeby zobaczyć, jak to w ogóle nam te buraki wychodzą. Ale jak wyjdą, to myślę, że raczej będziemy sobie brać jakiegoś sąsiada, żeby nam kopał jakąś ropą czy coś, nie? Bo tutaj też się na wsi coś takiego pojawiło, więc no zobaczymy jak to będzie potem. Na razie nastawiam się na razie taki zysk w miarę okej z tego cukru. No ale póki co trzeba to cukrownię zbudować, nie? A jak na razie to cukrownia jeszcze jest jednym wielkim pobojowiskiem. I tam też was na razie nie będę zabierał, dopiero zobaczymy się będzie gdzieś przy... No, jeśli może bardziej przy sierpniu, wrześniu, bo wtedy już będzie stały jakieś budynki. Tam teraz póki co to coś zalewają, jakieś murki stawiają, więc trochę tam się dzieje. No ale tak jeszcze jeden check update zobaczycie myślę przed końcem i potem tylko końcówkę, nie? Raczej nie będę was tutaj zanudzać tą budową i wam pokażę już efekt końcowy, nie? Junglesa wziąć? Ej, Jungles nacinek byłby spoko w sumie tutaj. Zobaczymy, czy się zgodzi, nie?
W sumie młody moje ma, więc jakby teoretycznie wchynot, nie? Muszę zapytać najpierw jego szefa, czy mi pozwoli wynająć pracownika, nie? Bo Olek powie, nie ma takiej opcji, Django tu nas jeździ, nie? Znajdź sobie innego pracownika. Nie, no myśmy się zgodzili chyba, nie? Że zgodzili, to na razie tutaj tylko Jankusa, nie? Trzeba pytać. Na żniwach nie ma co pomagać, chyba że, wiesz, jakby kiedyś to było, to może by przyjechał wiaderkować, nie? Ale teraz to wiesz. Ej, wiesz co, ten tego dzyndzla zrobię tamtego na końcu, nie? No tak, pytanie go zostawiłem dla ciebie. Fajnie, dziękuję serdecznie, że o nim pamiętasz. No. Jadę tam kombajnować. Ty, powiem ci, że myślałem, że trochę tego rzepaku, mimo że fajny plon sypie, myślałem, że trochę będzie więcej. Ale w sumie... Zobaczymy, jak to będzie. No, czy to myślę, że nawet nie jest źle, ale liczę trochę na więcej, ale też z drugiej strony, słuchajcie, dostaliśmy to pole tak naprawdę już z obsiane, kupiliśmy je, więc nie mieliśmy wpływu na wysiew, jaki był, nie? Czy było mało, czy dużo, może wiecie, po prostu, może to nawet nie jest wysiew, tylko tyle, co zostało mu po prostu ze żniw zgubił, nie? A myśmy to ponawozili i jakoś tam, wiesz, w miarę oddało, ale... No zobaczymy, nie? Na razie jakoś tak się nie nastawiam mega na ten rzepak, ale póki co jest ok, nie? No ile może być tutaj krzychu ton z tego? Nie wiem. Bo w sumie ja mam w kilogramach to liczone, nie? Ale chyba sobie zmienię te kilogramy tak na litry, wiesz? Bo strasznie nie jestem miarodajny, nie? Ciężko mi jest się orientować, czy mam dużo, czy mało, nie? Więc chyba bliska zmienimy sobie to jednak na kilogramy, albo na metry sześcienne może chociaż. Bo to w sumie to samo co litry, nie? Więc zmienię sobie jednostkę na metry sześcienne i tyle. Bo jednak wiecie... Niby waga wagą, ale to w farmingu wszystko jest tak połączone z litrami, a nie z kilogramami, więc też tak trochę kiepsko, nie? Więc zobaczymy. No i co? Ogólnie 132 tysiące na koncie mamy. Tam gdzieś czas jest, skipialiśmy parę razy, no i nam za mleko przyszło 10 koła dziennie. Więc nawet nie jest źle. W sumie. Także całkiem może być, nie? To albo wiesz co, może Krzychu, żeby nie tracić czasu, to ja po prostu zjadę sobie zestawem i przyjadę na nowo do ciebie, no. I potem wezmę sobie Masejka, nie? Bo komend zrobimy sobie na polu i tak jeszcze będziemy kosić, przecież więc nie ma co z nim na polu zjeżdżać na ten, nie? No. Nie ma co z nim zjeżdżać tam iść dalej. Taką mapkę gdzie pobrać? To nie jest mapka, tylko to jest modyfikacja, wiesz? To jest dokładnie Precision Farming. Taki dodatek darmowy, który dodaje ci azoty, azot i pH do rozgrywki, nie? I dzięki temu właśnie masz taką opcję podglądu plonów, podglądu azotu czy wapna właśnie na tym, na kamerce tak tutaj, nie? Znaczy na mapce. Okej, okay. Ja nawet się nie wysypałem w sumie, bo się dużo miejsca mam w zbiorniku, ponad połowę. No w sumie powiem tak, gdzie nawet spoko sobie wróci na kierownicę. Ale dalej wkurza mnie to, że jestem tak strasznie daleko od monitorów, nie? To trzeba poprawić po prostu, kurczę, jednak. Co jak co, ale to muszę poprawić sobie. Oczywiście przypomnę dalej, że panel Sajteka mi nie działa. Nie wiem, co się stało, po prostu nie działa. I koniec, kropka, tak powiedział, że nie działa. Więc gram bez panelu, nie? Więc też mega kicha trochę z tym. Tak to trybi. O, ale mnie teraz to... Jezu, jeszcze w header wszystko wziąłem to, co tam wyplułeś. Będzie więcej przynajmniej. No. Dobra, wiesz co? Weź to złap, ja się pojadę tutaj wysypać tym, bo mi się długo się wysypuje. I ten, i zaraz tutaj... Zaraz podziałamy dalej, nie? To masz wszystko skoszone z tyłu, o? Całe pole już tak, jest. Tak. No, ja tylko to się wysypię... z tym zestawem, że tak powiem, i już... Zapomniałem, że jest header większy. O pół metra. Ja, na jedną miałeś sypać. Jak na jedną? Nie zmieścicie się tak chyba, nie? Ja zawiozę wszystkie już, cały zestaw zawiozę, nie? Okej? Okay? Okay. A zmieści się na przyczepę jedną? No nie. By się chyba zmieściło, ale już dupa. Dobra, na tył wsypię wtedy. No sypię na tył, nie? Jak coś to... Nie no, ale wydaje mi się, że to sporo tego będzie. Ile masz tam w litrach? No już mam puste. A ile miałeś? Nie wiem, tam z 2 tony może. 2 tony mówisz? Mhm. Nie zmieściłoby się, nie ma opcji, Krzychu. No to dobrze. No full przyczepa jest, nie? No to i tak musiałbyś sypać. Dobra. Nie tym pojechałeś, Krzychu, jak coś, ale dobra, niechaj będzie tak. A. Bo myśmy się... To weź jak możesz coś zamieść z tym, bo on robi się raczej więcej skosić, nie? Więc mniej pokosów będzie. No.
trzymaj sobie tego, a ja sobie już zjadę z tamtym stawem. A tym sobie stań na polde, nie? Na tym rzepaku. Spoko, spoko. Dobra, a dziś siedzi tak z tyłu, kurde, nie? Na tylnej szybie. Ty co tak jakoś idzie, jakby chciał, nie mógł? Jakoś taki strasznie łamie się, nie? Nie, kabel nie podłączony, jakoś tak się dziwnie łamie. Ten New Holland. Dobra. Mamy 15, no prawie 16 ton, nie? W kilogramach, tak. Więc myślę, że całkiem okej, okay, bo ponad 50% jest zestawu. Całkiem spoko. Tak, mapka to jest kolony, to jest, ktoś pytał wcześniej, ale widzę, że szybko odpowiedź poszła. Więc mazowszany? Nie. What? Trzeba uważać. Pojedziemy sobie tędy. Aha. Okej. Okay. Sorry, kierownica, ludzie, kierownica. No, kierownica. W sensie, no tak to działa, że chciałem przełączyć sobie włącznik kierunkowskaz, nie? Ale jak włączony, no jakby trzymam gaz i włączę kierunkowskaz, to się przełącza mi na minimapkę jakoś, nie? Znaczy na pracowników. Więc też trzeba wszystko odbindować, dopiero wtedy by działało, nie? I tak w sumie tylko kilka funkcji zbindowanych na kierownicy. Nie wszystko to się da, tak wiecie, zrobić perfekto. Okej. W sumie czemu tu jest ta żmijka? Schowamy sobie ją. Mogę się wyłączyć? A gdzieś to się wchodziło, nie? Kaj, ten trigger jest. Tu jest od tego, nie? Ty, no gdzie to jest? Tutaj? Teraz pytanie, gdzie to się chowa, nie? To żmijkę. No to był trigger, na pewno. To jest od tego, nie? Po tej stronie? Nie, to się to chowa. To muszę mieć to włączone. Matko jedyno. To już dam na mniejszy, niech będzie, tak. Aha, no są dwa triggerki, no właśnie. Czekajcie, no jak wyłączę sobie to, żeby... O, właśnie. Dobra. I te osoby ustawimy na wysyp na lewą. Podjedziemy sobie. Sorry, to też może nie realistycznie jakoś mega, ale... Wysypiemy na szybkości i tyle, nie? Nie będę sam z tym czekać. No to też jak mówię, powinniśmy sobie to sypem, nie? Ale już będzie tak zrobione. Ile miałem najwięcej osób na lajcie? Ojej, to chyba był stream połączony z premierą Kolonii chyba, nie? Jakoś tak. I wtedy było sporo tam osób, nie? Jak miał ponad 2800, prawie 2900 jakoś tak chyba było, nie? To taki mój osobisty rekord życiowy. Więc fajnie. Może teraz na szpakowie będzie z 1000 osób, to też było spoko. A zanim to nastąpi, to jeszcze wiele musi tygodni uminąć, nie? Tym bardziej też, że nie wszystko da się zrobić tak od zaraz, bo to, że ma pewnie zakończone, oznacza, że będzie wydana przecież od razu, bo jeszcze motka musiło sobie 5 groszy wtrącić i wiecie, wydać grudek na modhubie nie ma problemu, nie? Ale wydać szpakoła będziemy długo toczyć batalię, jestem przekonany, że tam będziemy naprawdę z nimi walczyć do ostatniej... Jedziesz? Do ostatniego... jadę już, no. Do ostatniej kropli potu będziemy z nimi się tłuc, nie? Wiesz, Rina, zobaczymy, czy ci się spodoba, nie? Bo teraz tak mówicie, że szpakało fajne, ale... Zawsze tak mówicie, nie? Dopiero jak wyjdzie mapę, będziemy mogli oceniać, tak naprawdę. Dobra, już tutaj jest na ciebie. Okej. A, tak sobie stanę tutaj w sumie. Dobra, gaszę, ja się... Dwa przejazdy zrobiłem i 100% prawie. No to elegancko. Dobra, ludzie, teraz tak. To my sobie, tak widzicie, te... O, właśnie. Trzeba sznurki załadować sobie najpierw. Ładuje się, te sznurki ładują, nie? Zaraz on tak pokażę może. O. Taka widać, nie? Więc tam się ładuje cała prasa. Ogólnie tych metrów sznurka starczy na bardzo, bardzo dużo, więc ja nawet nie będę się tam brał fulla. Zabiorę spokojnie 40% tego, co mam i tyle. Nie ma co tego wozić z sobą po prostu. Bo jak mówię, praska na bardzo, bardzo długo nam wystarczy. Więc nawet nie ma tutaj się z tym co tackać. Kierunkowskaz włączamy.
kierunek sam się wybija, czy nie? A, nie wybija się sam. Był jakiś taki mod, gdzie się kierunek sam wybijał, no ale... Nie wiem, czy on teraz jest w zeskie dwójki. To co, Hewia, teraz tutaj do ciebie, nie? No to, nie? Ej, robimy 240 czy 220 w końcu? No i to większe. Największe chyba, nie? Mieliśmy robić od razu. Dobra, więc już tutaj wjeżdżamy. Zaraz szybko trzeba jeszcze rozłożyć to. Rozkładamy sobie pod którym? Pod tym? Aha, tu mam weryki, okej. Potem się rozkłada? Dobra, już trudno, nie będę kombinował. Zrobimy sobie tak. No więc praska, jak mówię, fajna, bo jest dosyć duża, ale jest taka też stara w miarę, a my nie chcemy mieć nowej maszynki. Mieliśmy tutaj dużo... Dobra, sądzę, że mi ty pomógł. Podskoczyliśmy szybko po paletę i elo, więc git. Znaczy, znałem, co mówić, sam sobie ogarnąłem to, nie? No tak. Dobra. Śmiesznie, że w sumie trzeba całość dać, żeby ten, żeby to zadziałało, nie? Takie trochę dziwne w sumie, bo... No po co to całe dawać? No to, no to. Te trąbią barany, nie? Matoły. Wszyscy te białe stoją. Całe białe, nie? Okej. Okej, będzie szło? Będzie szło chyba, nie? Jestem w ogóle ciekaw, jak ta belki będą wyglądać, bo one są dosyć spore, nie? Więc zobaczymy. Nie no, u mnie jakieś szemblowanie jest w bloku. Gościu tak szura futryn, znaczy futryn mówię. Tak szura kredensem, że normalnie płytki się drą, nie? Ej, normalny wychodzą z tego. A czemu tu nie ma pokosu, Krzychu? Co ty mówisz? Czemu tu nie ma pokosu? Bo tam tego nie miałem. Bo już kosiłeś rzepak i nie był odpalony pokos. Nie. Dopiero, że mi się skapał w połowie. No, w sumie tak, no. Ciężko kosić rzepak z pokosem, nie? No. Chyba, że masz młodzik, wtedy to tak, nie? Dobra. A to nic. I tak słomy się będziemy mieli sporo, więc raczej tam... może my też w sumie w tym roku słomy trochę sprzedawać więcej, nie? Więc to też nie będzie jakiegoś problemu. Słomy mamy od ciula chłopy tam. No. To nie schodzi chyba nawet z tej plandeki. No nawet nie wiem, ile tam jest w tym. W sumie. Ej, ale fajnie to leci, szybciutko, nie? Podoba mi się. No, elegancko. Pierwsza poszła już? Wypuściliśmy? Wypuściliśmy, nie? No, poszła. Więc fajnie, czemu robimy teraz takie duże kostki? Słuchajcie, po prostu dlatego, że nam się je wygodnie zbiera. Bardzo dużo mamy tej słomy. Proszę serdecznie. I dla nas jest po prostu wygodniej, jeżeli my sobie tą słomę będziemy po prostu ładować mniejszą ilość razy niż tak jak teraz to było wcześniej z tymi belkami, że cały czas teżśmy toczyli te 150. Teraz coś mi się kurde, tak nie wiem, odbija mnie się. Więc tu na pewno dla nas ułatwienie, bo mniej razy musimy jeździć Merlo, a przy okazji więcej na raz sprzedajemy, jakby nie było, bo to mimo, że jest... Jaka długa kostka, ty! Tylko, a, bo to są te kostki z modu, no tak. Może tak. No. Siema, Libusz, witam serdecznie. Ogólnie ktoś nagrywa odcineczek. Może Grim masz rację, ale te wiem, tak że sprzemywanie robią. Córka na Adama na rowerku. Może być, może być. Jakby zawsze to skończyło mi się do bliska ta słoma, to mogę sobie pojechać na kolejne pole. Zrobisz teraz mi poszczaka, tym sam wjechał na tamto pole od razu? Wiesz. Od lasu, nie? No, no, no. No, to myślę, że będzie git. No, bo ja i tak nie zdążę, jak teraz będę sypał pół godziny, nie? Tak, 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 no. To będziesz czekał. Ale że teraz miałbyś mi zrobić, ale dobra, zrobimy jeszcze kółeczko, nie? Pomyślałem, że teraz mi zrobić. No ja mam 100%. To... Tak? Fula masz? No. A prosiłem cię, Krzywu, jak ten, jak prasujesz, nie? No. To żebyś się nie zatrzymywał, znaczy kosisz, żebyś się nie zatrzymywał na końcu pola, bo hałdy sypiesz, nie? Jakbyś mógł troszeczkę do przodu podjeżdżać, tak wiesz, powolutku, nie? No, ale no, podjeżdżasz, no, to będzie git, bo zobacz, teraz mam taką kurna... No. No, dziadek mówi tak, uzwidomy, kładał, a ja muszę to prasować, nie? No. Rozumiesz, co ci? I patrz, to jest tak naprawdę branie na dwa razy, nie? No. Więc to by był rad, gdyby tak się udało. A dobra, skoro tak, to już nie normalnie, bo jeżeli nie ma... Musiałem teraz zrobić przyczynek, ale jak masz stówę, to sobie pojadę naokoło, nie? Tam od młyna. Siema, kombajnice, witam serdecznie. Ej, fajnie te belki wychodzą, no tak w sumie jedna koło drugiej wychodzą. Myślałem, że będzie ich mniej, a tu proszę bardzo. Nawet coś tam się robi. No, ile to w ogóle metrów sześciennych na jedną belkę wchodzi? 3,5? Nie, 3200 chyba, albo 3300. Cześć, Tubisz, siemaneczko.
Kamerowany odcinek jak coś, więc tutaj żeby ten, bo widzę wchodzą ludzie na streamka, fajnie, dziękuję serdecznie, ale za chwilę do was przejdę. Wiecie, będzie git. No Krzychu, te hałdy to musisz kurde się, o Jezus. Bo to zostaje nam, wiesz. No. Dur, zostaje, nie? Tak sobie troszkę nierealistycznie, ale cofnę. Ej, nie, w ogóle spoko, uważam, że my się kolorek fajny mamy tej praski czerwoną, bo tak klasycznie była taka żółta. I mimo, że żółta też jest ładna, to uważam, że czerwona trochę na bardziej pasuje pod nasze te ciągniki i przede wszystkim jest troszkę inna, nie jest taka typowa, bo to jednak jest, wiecie, kupiliśmy starą maszynkę, a New Holland przypomina kiedyś ją właśnie taką gamę, znaczy paletę barw bardziej. Że szli bardziej w ten żółty i czerwony, dopiero potem postanowili zrobić żółty i niebieski. Więc gdzieś tam się to zatraciło trochę u nich z postępem czasu, ale w sumie chyba to rozrobili, nie? Że mają teraz ten niebieski. Tak troszkę bardziej niech to pasuje niż by pasowało czerwony, nie? Jak zrobimy to, że mamy treść na nitry, jest to modyfikacja nowej jednostki, nie? Po prostu. O, tu już wcześniej kosili właśnie sobie jęczmień, on trochę już lekutko gdzieś tam jakimś chwaścikiem odbija po trochu. Więc tak, to trochę się może wydawać się dziwne. Ej, ale tam tego więcej sypie, wiesz, z tej słomy chyba, niż tej tutaj. Mówisz? No. A poczekaj, bo tam był mniejszy header, nie? O ponad metr. No tak. Tak, bo 6-7 metra. A teraz 7,5, nie? Więc... No. Kawałeczek. No, więc tak, blisko wam mówiłem, tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten rzepak, będziemy sobie siać... Będziemy siać sobie łąkę po prostu robić z tego. Więc chcieliśmy tego ten rzepak wykosić i mieć tu fajną łąkę, bo wiecie, jest strasznie stromo. Nie ma co tam kombajnów pęczyć pod te górki, jak będzie mokro, coś też nie będzie można wyjechać. Także wiecie, zrobiliśmy sobie tak. No... Ty Krzychu, chyba nie słyszysz, wtedy ciebie gadam, nie? Co? Mówiłem, że teraz nie rób powrześniaków. Bo... Ale ja muszę jakoś tu wykręcać się przy tym lesie. No w sumie też można powiedzieć, że tak. No. Jak miałem się wykręcać w tym lasku? Jak się wydar? Nie, no ale ok, dobra, niechaj będzie tak. No. Ja to sobie zawinę i sobie będę miał nawet spoko, nie? Krzył kombajnista dzisiaj. Nafukany siedzi w tym kombajnie. Ja się z ciebie już mnie denerwuje. Co? Jajco, nieważne, nie słuchaj. Co? Nie podsłuchuj. To albo, ej, powiedziałeś to tutaj na tym, na CB Radio, to chyba miałem słyszeć, nie? Nie, dla widza to będzie. Aha, dla widza, okej. Dobra, jakoś sobie tu chyba wjedziemy w któryś z tych pokosów. Nie wiem, czy jest sens dalej kręcić odcinek, jakoś tam by cenił długo. Tu na bank Krzychu jechał. Bo takie serpe... No nie, no to jest Krzycha pokos, widać od razu. Po złości mi tak, wiecie, ludzie, on robi. Zostawił mi takie no, te... jak mam 30 FPS, chyba bo mniej, to po złości jest, no. Ale co ma prosta jazda do FPS-u? No już, nie płacz. Tam prasy ten, a nie. Już? Ej, no. Zauważyłem, wiecie, jedną zależność. Jak Krzysiek odpala streama, normalnie inny człowiek jest, nie? Jak bez lighta? Kurde, ziomek, który ma indarany przyłóż, nie? Odpala się i już ma agresora, nie? Pitbull, Fit Shakira, których nie znamy normalnie. No ale nic. To nic. No nic. Jak ci się masu dzień, nie będę go tam denerwował jeszcze. Dodatkowo. Nie mu zero działa, ty mnie tu denerwujesz. No. Absolutnie. Ja po prostu nie, jestem zwykłym szarym wirtualnym rolnikiem, który prasuje słomę. No. I wiesz, i po prostu mam pewne zastrzeżenia do tego, bo mi się prasa zapycha, nie? Ale tylko, żeś prasę sobie kupił. Twoja wina. No fakt, no faktycznie, no. Jak mam się wpierdzić w stuk do góry kabiny, no to faktycznie lekutko może być zapchana ta prasa. Jak ktoś się wpieprza z całej pety zaraz po woli, to by się nie zapchało, tak? No ale wiesz, no. Słuchaj, optymalizacja czasu musi być, mamy takie dużego gospod, trzeba zapieprzać, nie ma czasu, nie? Tak, no, terminy gonią, gości, ja mam samą na sprzedaż za 2 godziny przejeżdża tir. Bo ja właśnie widzę, ty tak zapieprzasz, że jeszcze na 2 razy musisz to prasować, bo tak ci to zajebiście wychodzi. Jak na 2 razy? No co, musisz się cofać. No bo jak hałda wielka, to ja nie zbieram wszystkiego naraz, nie? Ale co? To już twoja wina, że ci nie potrafi się sprasować poprawnie. Ty! No. Nie, no bo... Ja! Dobra, argumentów brak mi normalnie na ciebie. Faktycznie, jak jest szerokość robocza prasy 2 metry, a jest hałda o długości 5, no to faktycznie moja wina to jest, że muszę jechać na 2 razy, nie? No, w końcu chłopiec ten. Zrozumiałem to. No, potrzebowałem trochę czasu, żeby przetworzyć. Faktycznie.
Nie patrzę się na ciebie tutaj, Krzysztof, ten. Uwagi lecą. Ale dobra, no mamy to już właściwie skończone. Poprzeczniaka chociaż zrobiłem sobie, więc mogę teraz legitnie sobie tu jeździć. O kurde! Na tych biegach trochę też się dziwnie gra. Aż bieg jest zwykle trójką jeszcze, nie? Ty już mam, nie mam paliwa prawie. O zaraz nie, mi się będzie kończyło. Zgubieni. No. Trzeba było nie tankować do Ursusa, jak już sprzedawałeś. Ale to wiesz, ta, było tak w kontrakcie, nie? Że mamy zatankować na fulla. Dobra. Jak laweta, to laweta, nie? Jeszcze na paliwie tak wyszliśmy lepiej, bo wiesz, wartość paliwa była, nie wiem, 500 zł, a my za niego wzięliśmy tysiaka więcej. Bo to wiesz, paliwo z tego, z lubelskiej mówię, z kolonii. Z lubelskiej. Dobro ludzie, słuchajcie, ja nie będę was tym za dalej zamęczał. Przede mną i Krzychem dużo pracy, pewnie poza odcinkiem sobie wszystko już... raczej my się spotkamy się tak blisko już po żniwach, nie? Bo teraz te odcinki wiecie jakie są. No co zobaczycie w kolejnym odcinku, jakbym tego nie ciął, no to byście zobaczyli kolejne żniwa, nie? Znaczy kolejne żniwa, kolejne prasowania. Więc ja wam tylko taki check update zrobiłem teraz, żebyście tam mieli po prostu co pooglądać, zobaczyć nowy nabytek i kolejnym razem pewnie może, nie wiem, jakieś dokończenie prasowanka na przykład i powiedzmy, że na przykład przy jakieś zbiory tej słomy czy coś takiego, nie? Bo wiecie, raczej sobie już cały jęczmień, całą pszenicę i rzepak położymy i sam stanie to zostanie na kolejne rzeczy, także dojdziemy sobie do Krzycha i będzie, myślę, samo git. Także słuchajcie, dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach z tej naszej serii. No, trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Na razie. Siemano.